Zanim zaczniemy film o fotoradarach, małe ogłoszenie. Już niebawem będziemy nagrywać odcinek podcastu C+E.pl z Adrianem Mirowskim, prezesem firmy Snarto, która stworzyła silnik sztucznej inteligencji testowany obecnie w Omedze Pilsno przy planowaniu przewozów. Wywiad znajdziecie wkrótce na najpopularniejszych serwisach podcastowych, a w wersji wideo na naszym drugim kanale YouTube C+E.pl. Wiem, że temat planowania międzynarodowego transportu drogowego przez AI Was interesuje, więc jeśli macie jakieś pytania do człowieka, który stoi za tymi algorytmami, to piszcie je w komentarzach pod tym filmem. Wybrane pytania zadamy w podcaście. Dzięki! Witajcie! Ciekawe, czy któryś z widzów tego kanału narzekał kiedykolwiek, że fotoradary są nieskuteczne? Podejrzewam, że nie. Ale okazuje się, że polska sieć urządzeń rejestrujących prędkość punktową jest dość przestarzała i poszczególne fotoradary bywają zawodne. Niektóre mają już ponad 10 lat i zdaniem na przykład przedstawicieli Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wykazują się niską skutecznością w robieniu wyraźnych zdjęć. Nie potrafią wykonać wystarczająco dobrych fotografii po zmroku, w złej pogodzie czy pod słońce. Słabo rejestrują też wizerunek osoby za kierownicą. Z punktu widzenia kierowców to pewnie żaden problem. Ale są tacy, którzy o skutecznych fotoradarach marzą. Serio. I moim zdaniem nie bez racji. Dlatego od jakiegoś czasu w Polsce pojawiają się nowe urządzenia tego typu. Te nowoczesne fotoradary potrafią znacznie więcej i dzisiaj trochę o nich opowiemy. Zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. W Polsce jest nieco ponad 500 fotoradarów. W tej liczbie mieszczą się fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości oraz kamery rejestrujące wjazd na czerwonym świetle. Najwięcej urządzeń, bo około 90, jest w województwie mazowieckim, a najmniej w opolskim. Tam tylko 10. Podkarpacie, skąd do Was mówię, plasuje się w dolnym rejestrze stawki z liczbą 24 fotoradarów. Czy to dużo, czy mało? W sumie trudno ocenić. Nasz kraj nie należy do najmniejszych, a jak przekonuje ITD, fotoradary są tylko tam, gdzie jest największe ryzyko wypadków i wykroczeń. Z drugiej strony, ktoś, komu przyjdzie zapłacić mandat na podstawie fotki z radaru, na pewno stwierdzi, że na polskich drogach jest ich stanowczo za wiele. Niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do tych urządzeń, wiadomo, że do końca stycznia 2024 roku będzie ich więcej. A te stare i nieskuteczne zastąpione będą nowocześniejszymi rozwiązaniami z zestawem dodatkowych możliwości. A tak naprawdę te nowe fotoradary montowane są już teraz. Jedną z pierwszych polskich miejscowości, w której stanął fotoradar nowej generacji, jest Bukowa w powiecie dębickim na Podkarpaciu. Ustawiono go przy drodze krajowej nr 73 w miejscu poprzedniego urządzenia. Fotoradary starego typu mogą mierzyć prędkość tylko jednego pojazdu, a te nowe aż 32 jednocześnie. Więc w teorii można go zastosować nawet na ośmiopasmowych drogach. Rzecz jasna, tutaj ta opcja się nie przyda, bo mamy tylko dwa pasy, ale możliwości są. Co ciekawe, ten fotoradar potrafi również robić pomiary odległości pomiędzy pojazdami i wykonywać zdjęcie samochodowi prowadzonemu przez kierowcę, który będzie jechał na zderzaku. A za to jest kara od 300 do 500 zł. Nie mało. Nowe fotoradary będą skuteczniej wykonywać pomiary prędkości. Będą szybsze w działaniu i bardziej precyzyjne. Ponoć potrafią odróżnić również samochód osobowy od pojazdu ciężarowego. Niektóre z nowych urządzeń mają zostać wyposażone w bad na motocyklistów. Mają mieć opcję podłączenia dodatkowej kamery, która będzie potrafiła wykonać zdjęcie z tyłu pojazdu, no i będzie zsynchronizowana z radarem. GITD podpisał umowę na zamontowanie i integrację z systemem Sanart, zarządzającym pracą fotoradarów, 247 sztuk tych nowych urządzeń. Najwięcej znajdzie się w województwach wielkopolskim, mazowieckim, małopolskim i lubelskim. A na naszym pięknym Podkarpaciu znajdzie się ich 6, w tym ten tutaj w miejscowości Bukowa. Cały projekt wymiany starych i montażu nowych fotoradarów ma kosztować około 36 milionów złotych. No właśnie, GITD poza wymianą starych fotoradarów planuje montaż urządzeń w nowych miejscach. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co będzie z bramownicami, które są pozostałością po systemie Viatol, to teraz już wiecie. Część z nich będzie dumnie utrzymywała nowe fotoradary. Co ciekawe, automatycznym nadzorem fotoradarów obejmowane będą również przejścia kolejowo-drogowe. W planach jest rozmieszczenie 5 takich urządzeń, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Radomsku i Leśnicy koło Wrocławia. Fotoradary mają śledzić ruch na przejściu. I jeśli ktoś wjedzie na tory podczas gdy sygnalizacja będzie komunikowała, że zbliża się pociąg, albo po rozpoczęciu opuszczania zapór, to takiemu delikwentowi będzie zrobiona fotografia. Kara 2000 zł, a dla recydywisty 4000.
Nowe, precyzyjne i bezwzględnie skuteczne fotoradary to nie jest chyba dobra informacja dla większości kierowców. Ale z punktu widzenia mieszkańców takich miejscowości jak na przykład Bukowa, mogą okazać się one bardzo potrzebne. Zwyczajnie piractwo w Polsce jest sporym problemem, z którym fotoradary mają za zadanie walczyć. Myślę, że osoba, której dziecko wraca chodnikiem ze szkoły obok takiej drogi, nie będzie protestowała przeciwko montażowi fotoradaru. Ale to jest tylko moja opinia. Co do ogólnej skuteczności fotoradarów, to zdania są podzielone, bo przecież jeśli ktoś nawet zwolni bezpośrednio przed urządzeniem, to zaraz za nim może kontynuować swoją brawurową jazdę do sklepu po bułki i ser żółty. Statystyki pokazują jednak, że kierowcy w naszym kraju w ostatnim czasie jeżdżą wolniej. Jak podaje portal moto.pl, liczba wykroczeń związanych z nadmierną prędkością spadła w ubiegłym roku o ponad 30%. To najprawdopodobniej skutek wprowadzonych zmian w taryfikatorze mandatów. Z tego samego źródła możemy się dowiedzieć, że system CANART zarejestrował ponad 200 tysięcy mniej zdarzeń związanych z przekroczeniem prędkości powyżej 30 km na godzinę. Pewnie dlatego, że teraz przychodzi nam za to zapłacić 800 zł i do tego mamy jeszcze 9 punktów karnych. No a recydywa zaowocuje kosztem 1600 zł. Drogo. No ale pewnie dlatego skutecznie. To wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia na temat nowych fotoradarów. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Bardzo interesuje mnie Wasza opinia. Dzięki, że oglądaliście odcinek do końca. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.